Siemka, dzisiaj przychodzę do Was z problemem, problemem wielu młodych osób, które często nie zdają sobie z tego sprawy, że mają jakieś niedobory pokarmowe. Jeżeli czujesz się osłabiony, wiecznie boli Cię głowa, brakuje Ci takiej energii do życia i ciągle chodzisz niewyspany, nie bagatelizuj tego problemu, tylko koniecznie zbadaj się, ponieważ powodem tego może być anemia, czyli zaburzenie krwi, które związane jest z nieprawidłową bądź niedostateczną produkcją erytrocytów, czyli krwinek czerwonych, bądź niedostateczną produkcją zawartych w nich hemoglobiny, czyli białka wiążącego tlen w płucach i przenoszącego go do wszystkich tkanek organizmu. Powodem anemii może być niedobór żelaza, niedobór kwasu foliowego bądź witaminy B12, dlatego oprócz wykonania morfologii krwi ważne jest badanie poziomu w surowicy krwi wszystkich tych składników i poziomu ferrytyny, aby móc określić przyczynę problemu i na tej podstawie dobrać suplementację, leki i móc odpowiednio zbilansować jadłospis. Dzisiejszy film kieruję do osób z anemią wynikającą z niedoboru żelaza i postaram się Wam w prosty sposób wytłumaczyć, jak komponować posiłki, aby organizm najefektywniej przyswoił żelazo z żywności i podam Wam kilka propozycji dań wysoce bogatych właśnie w ten składnik. Nie przedłużając, zaczynamy! Na śniadanie przygotuję sobie ryżankę z pieczoną gruszką i prażonymi nasionami i zaczynam od zagotowania mleka. Wsypuję do niego płatki ryżowe, mieszam co jakiś czas, tak żeby płatki się nie przypaliły i odpowiednio zmiękły. Specjalnie wybrałam płatki ryżowe, a nie owsiane, ponieważ te owsiane zawierają kwas fitynowy. I jest to taki związek, który wraz z innymi składnikami mineralnymi w organizmie tworzy kompleksy, które nie zostaną wchłonięte przez organizm ze względu na brak enzymu fitasy. Na szczęście istnieją sposoby, które zmniejszają ilość tego kwasu fitynowego w żywności i jest to na przykład moczenie. Dlatego jeżeli już wykorzystasz płatki owsiane, to pamiętaj, żeby je wcześniej namoczyć. Wtedy na pewno zwiększy się przyswajalność żelaza z Twojego posiłku. Gdy płatki się gotują, gruszkę kroję w kostkę, wrzucam ją do airfryera tak na 10 minut, żeby się upiekła. I biorę się za przygotowanie nasion i orzechów. Wybrałam migdały i taką mieszankę pestki dyni, słonecznik i kilka rodzynek. Siekam je drobno, a potem podprażam na suchej patelni. Orzech i nasiona są dobrym źródłem żelaza niehemowego, czyli tego gorzej przyswajalnego. Migdały zawierają około 4 mg żelaza na 100 g, a pestki dyni około 9 mg na 100 g. Przy czym pamiętajcie, że są to źródła żelaza niehemowego, którego przyswajalność jest naprawdę niewielka, bo wynosi zaledwie 5%. Dlatego chcąc zwiększyć ilość żelaza w takim posiłku, należy dodać taki produkt, który zawiera witaminę C, ponieważ witamina C zwiększa wchłanianie tego pierwiastka. W przypadku tej ryżanki fajnie byłoby dorzucić jakieś owoce jagodowe albo kiwy, które są źródłem witaminy C. Ja niestety nie miałam, ale myślę, że osoby z anemią na pewno powinny na to zwrócić uwagę. Na obiad przygotuję polędwicę wołową z kaszą w sosie szpinakowym. I zaczynam od ugotowania kaszy i później biorę się za przygotowanie mięsa. U mnie jest to polędwica wołowa. Kroję ją w plastry, a potem obsmażam na patelni na rozgrzanej oliwie, tak żeby się przyrumieniła z dwóch stron. Mięso i podroby to grupa produktów bogata w żelazo chemowe, którego przyswajalność jest 3, a nawet 4 razy wyższa w porównaniu do żelaza niechemowego. Z tego względu, że mała grupa osób lubi podroby, to dzisiaj w posiłku specjalnie wybrałam polędwicę wołową, która również zawiera spore ilości tego żelaza, albo około 3 mg żelaza na 100 g produktu, ale porównując na przykład do wątróbki wieprzowej albo wątróbki drobiowej, to zawiera go zdecydowanie mniej. Niestety podroby i czerwone mięso, mimo że są dobrym źródłem żelaza, to są też źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, które wywierają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego mimo wszystko nie należy tylko i wyłącznie opierać diety na tych produktach. Jeżeli jesteś na przykład wegetarianką i masz anemię, no to nie musisz teraz specjalnie zaczynać jeść mięso, bo czasami suplementacja i odpowiednie dobranie posiłku, tak aby przyswajalność żelaza niehemowego była na jak najwyższym poziomie, wystarczy. A jeżeli nie, to należy udać się do lekarza, który dobierze odpowiednie leczenie, aby uzupełnić niedobory żelaza w organizmie.
Kaszę będę podawać w sosie szpinakowym. Wybrałam szpinak mrożony i rozmrażam go w garnku. Po prostu wrzucam całą kostkę do garnka i czekam, aż pod wpływem temperatury się rozmrozi. Szpinak i inne warzywa, takie jak natka pietruszki, jarmuż, brokuły i brukselka, są dobrym źródłem żelaza niechemowego. Szpinak, żeby dobrze smakował, potrzebuje czosnku, dlatego obieram dwa ząbki i dodaję przyciśnięte przez praskę. Dodaję też przyprawy, u mnie jest to sól, pieprz i płatki chili. Na koniec wlewam śmietankę owsianą i dodaję startą mozzarellę, tak żeby sos zgęstniał i nabrał kremowego smaku. Do sosu dodaję wcześniej ugotowaną kaszę, no i gotowe. W moim przypadku proporcja szpinaku do kaszy była nieprawidłowa, bo kasza troszeczkę pływała w tym sosie, dlatego Wam niżej w opisie podam odpowiednią gramaturę. Do obiadu przygotuję taką salsę z papryki i awokado. Paprykę kroję w kostkę, awokado na pół wyciągam pestkę, a miąższ również kroję w kosteczkę. Przekładam wszystko do miski i na koniec dodaję posiekaną cebulkę i całość skrapiam cytryną. W przypadku salsy specjalnie wybrałam paprykę i skropiłam całość cytryną, ponieważ są to produkty bogate w witaminę C i aby zwiększyć przyswajalność żelaza z posiłku, właśnie dlatego wybrałam te składniki. Na talerz przekładam kaszę obok plastry wołowiny, a salsę można podać obok w jakimś małym naczyniu albo po prostu przełożyć na talerz. Na podwieczorek przygotuję czekoladową granolę z patelni z karmelizowaną śliwką. I zaczynam od przygotowania śliwek, po prostu kroję je na pół, pozbywam się pestek i przekładam do garnuszka. Gotuję kilka minut, żeby owoce puściły sok i zrobiły się miękkie. W tym czasie kroję suszone figi na mniejsze kawałeczki. Z owoców najwięcej żelaza niechemowego zawierają właśnie owoce suszone, w tym figi, ale daktyle, suszone morele, rodzynki również będą mile widziane w jadłospisach osób z anemią. Jeśli chodzi o świeże owoce, to zawierają one niewielkie, śladowe ilości tego pierwiastka albo czasami zerowe, ale na pewno na górze listy należy uwzględnić śliwki i właśnie dzisiaj w moim podwieczorku je wykorzystam. Suszone figi dodaję do śliwek wraz ze słodzikiem i cynamonem, poduszam jeszcze przez chwilkę. Później przygotowuję granolę, orzechy, u mnie migdały, siekam w drobne kawałki i wrzucam wraz z pestkami dyni na suchą patelnię. Podprażam i dodaję jeszcze płatki owsiane i płatki migdałów. Po kilku minutach całość polewam syropem z agawy, dodaję kakao i na koniec do podkręcenia czekoladowego smaku dodaję jeszcze kosteczkę czekolady bez cukru od firmy Krukam. Jak to mówią, przyjemne z pożytecznym, bo zarówno kakao, jak i gorzka czekolada są dobrym źródłem żelaza niechemowego. Do miseczki przekładam waniliowy kwark z Biedronki, obok tego karmelizowane śliwki z figą i na koniec czekoladowa granola. Mój ostatni posiłek to sałatka z jajkiem i czerwoną fasolką i zaczynam od ugotowania jajka na twardo. Jaja są dobrym źródłem żelaza chemowego, czyli tego dobrze przyswajalnego. Szczególnie żółtko jaja zawiera spore jego ilości i będzie polecane osobom z anemią z niedoboru żelaza. Paprykę i awokado kroję w kostkę, podobnie jak w przypadku salsy. Dodaję posiekaną cebulkę, a jajko szatkuję za pomocą takiej specjalnej krajalnicy i dodaję do sałatki. Kukurydzę odsączam z zalewy i tak samo postępuję z czerwoną fasolką. Strączki są dobrym źródłem żelaza niechemowego, ale niestety, podobnie jak niektóre zboża, zawierają kwas fitynowy. I tak jak mówiłam w przypadku płatków owsianych, istnieją takie sposoby, które zmniejszają ilość tego kwasu w żywności, czyli na przykład moczenie. I w przypadku nasion strączkowych również będzie zalecane moczenie ich w ciepłej wodzie, takiej o temperaturze 40-60 stopni, albo spożywanie skiełkowanych roślin strączkowych, czyli na przykład fasola mung, ponieważ w skiełkowanych nasionach roślin strączkowych następuje zwiększenie aktywności enzymu fitazy i zmniejszenie fitynanów w roślinach strączkowych. Na koniec dodaję konserwowego ogórka, który nadaje wyrazistości tej sałatce i przygotowuję dressing na bazie majonezu wegańskiego, który kupiłam w Biedronce. Dodaję dressing do sałatki i dokładnie całość mieszam.
przekładam na talerz i podaję ze świeżym pieczywem i dekoruję jeszcze natką pietruszki, która zwiększy przyswajanie żelaza z tego posiłku. Podsumowując, biodostępność żelaza, szczególnie na diecie roślinnej, jest naprawdę niewielka i dlatego tak należy komponować te posiłki, aby móc innymi składnikami zwiększyć tą przyswajalność żelaza z posiłku. I dlatego oprócz dodatku do posiłku produktu bogatego w witaminę C, warto też dodawać produkty bogate w beta-karoten, czyli na przykład marchewkę, ponieważ beta-karoten nie tylko zwiększa przyswajalność żelaza z posiłku, ale również zapobiega niekorzystnemu działaniu fitynianów. Do składników ograniczających biodostępność żelaza z posiłku należą nie tylko fityniany, ale też polifenole, które głównie występują w kawie i herbacie, dlatego jeżeli zależy Ci na przyswajaniu żelaza z posiłku, to wypijaj tą kawę albo herbatę w takim odstępie czasowym, 1-2 godziny przed posiłkiem albo po zjedzeniu posiłku. Okej, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że przekazałam Wam sporo istotnej, praktycznej wiedzy. Dajcie znać w komentarzu, czy już wiedzieliście o niektórych radach, czy kiedyś mieliście anemię. Jestem bardzo ciekawa i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!